Dobra, pora zejść na dół. Zobaczymy, co się tam czai. Być może proxy. Tajemniczy proxy. Uj, tak, już coś tutaj słyszę nieprzyjemnego. Coś się wydziera bardzo głośno. Jezus Maria. Uff, na szczęście mogę jeszcze na górę wrócić. Już się bałem, że to będzie droga bez powrotu. Ja za cholerę nie pamiętam mapy z góry. Nie wiem, z której strony to się będzie czaiło na mnie. No dobra, tu na pewno nie. Dobra, tam jest przejście. Ja jeszcze sobie sprawdzę ten korytarz. Tutaj też coś się znajduje. Dobra, to może chodźmy tutaj najpierw. I teraz tak, mamy kolejnego potwora, który nas słuchuje. A skoro nas słuchuje, to być może nie widzi. Dlatego ja zaryzykuję i na razie nie będę wyłączał latarki. Okej, tam coś chodzi. Ale chyba mnie nie zobaczyło. To są jakieś zwłoki, mogę je sprawdzić? To żyje cały czas, tak ktoś żyje. Rany boskie. I zobaczcie, właśnie tak system wał podtrzymuje chyba załogę, żeby nie zginęła, ponieważ jak powiedziała Amy wcześniej, nic nie może umrzeć. Przerażające. To jest naprawdę przerażające. Tam gdzieś chodzi proxy. A skoro tam chodzi proxy, to jest tam coś ważnego. Pytanie tylko co? Może ta serwerownia? W sumie tak, to trochę jak ta serwerownia wygląda. Którą miałem naprawić, włączyć. Po tych butelkach nie będę chodził. Idzie w moją stronę, ale nie zobaczyło mnie chyba. Ja się przejdę naokoło. Oj! Tutaj nie ma wyjścia stąd. No dobra, to chyba po prostu muszę się na jakiś tamtędy. Cholera, czy to mnie jednak widzi? Mnie tu nie ma. Jezus Maria, zamknij paszczę, poczwaro. Zobaczcie, poszło sobie tak, że mogę mieć chyba latarkę włączoną. Tylko muszę być bardzo ostrożny, bardzo powolny i nie hałasować przede wszystkim. Pójdę tędy, skąd to przyszło, a przyszło to stąd. Tutaj? Tam jest jakaś maszynomia, zobaczcie. W sensie pulpit nie ma maszynomia, co ja wygaduję? To za strachu, przepraszam. Ten ktoś też żyje, ale ma... Nie ma oczu. A wcześniej też było pomieszczenie, gdzie były oczy wyłupane komuś. Jezus Maria. Przerażające, że ci ludzie żyją, nie? Znaczy ja wiem, że to jest tylko gra, no ale istotne jest to, jaki temat poruszę. Temat człowieczeństwa, ciągłości życia. Pytanie, czy na pewno chcemy zachować swoje życie, czy chcemy być nieśmiertelni? Dobra, ja może zrobię tak. Ja przyłączę ten przycisk, ale się stąd zmyję. On teraz tu przyjdzie. No, dobrze myślałem, co? Balala, ty to jednak masz łeb.
Fajnie, że jest niewidzialny, w sensie niewidomy. Tak. Dobra, tak go spotkam jeszcze raz, to przynajmniej będę wiedział, jak mam się zachować w przyszłości. Udało się? Co? Akcja wygasa? Jak to? A, tu jeszcze jest guzik. Nie rozumiem. Okej, router aktywny. Dobra, ja nie zauważyłem... Znaczy dobrze, że wróciłem się do tego przełącznika. Teraz wiem, że router chyba jest aktywny. Zaraz się jeszcze upewnię, tylko niech proxy stąd pójdzie sobie. Tak, on reaguje na bardzo... bardzo drobne dźwięki, bardzo ciche dźwięki. Może jak coś mu rzucę gdzieś dalej. Tylko nic nie ma. O, puszka. Wow. Wow. Ja pierdzielę. Za blisko podszedłem po prostu. Czy muszę jeszcze raz to zrobić? Nie, router jest aktywny na całe szczęście. No ale jestem rany, ponieważ kuleję i będę teraz wolniej biegał. Jakiś grzyb by się przydał teraz. Latarka się włączyła niestety, więc nie będę jej włączał. Bało się, że to wtedy jakby zadziała na moją niekorzyść. Zatem ja się stąd bardzo powoli wyniosę. No nie. No nie. Nie mogę tu przejść. Idź stąd! Nie, to jest człowiek? To jakoś tak... Zobaczcie, to ma nogi, ale jednocześnie nie... Nie wiem, to jest jakby tak trochę zlepek różnych ludzi w jednym... W jednej masie. Masie ciał, jakichś skór. Nie wiem, jest to bardzo przerażające. Powiedziałem to takim głosem, jakby było wręcz odwrotnie. No nieważne, pora wyjść z tej maszynowni, z tej serwerowni. Ja sobie jeszcze sprawdzę, co się znajduje w tych pozostałych pomieszczeniach, ponieważ proxy chyba chodzi tylko po tym pokoju. Czy ja dobrze idę? Tak, tam jest ten ktoś, kto żyje cały czas. Fajnie byłoby się wyleczyć. Muszę grzyby znaleźć. Tu jest wyjście. Żegnaj kolego, kimkolwiek jesteś. Życzę powodzenia. Dobra, zamknę drzwi. Chociaż... Dobra, zamknę drzwi. Nie wiem, czy proxy to usłyszy, czy nie. Ale zamknę drzwi. To teraz pora iść tędy. Jezus Maria, kolejna osoba, która żyje, ale nie żyje jednocześnie. Grube, co? Dobra, tu nic nie ma. Szkoda. No ja pier... Ja nie wiedziałem, że on wyjdzie stamtąd. Czyli może otwierać drzwi. Dobrze wiedzieć. Proxy otwiera drzwi. Fantastycznie. Ja poczekam, aż on stąd pójdzie. Raczej mnie nie usłyszał. Idź stąd, idź stąd. Ciekawe jest to, że on raczej słyszy te oddychające ciała, te cielska, bo... Właśnie, czy to są jeszcze ludzie, skoro są podtrzymywani przez wał? No nieważne, skoro słyszy tych ludzi oddychających dosyć tak intensywnie, to czemu ich nie atakuje? Straszna z niego kupa. Jeszcze nie będę wstawał, bo usłyszę moje kroki, ale tutaj mogę już spokojnie wejść sobie. Tak. I tu raczej będę bezpieczny. Dobra. Pora wstać. Nie wejdziesz, kolego? Do widzenia. Czy wejdziesz? Obyś nie wchodził.
Nie wejdziesz, bo nie masz rąk, kasztanie. Do widzenia. Good job, son. This better have worked. We're going down there again. Dobra, gdzie były te laboratoria? Chyba gdzieś tam. Pora włączyć te komputery. I znaleźć grzyba przede wszystkim, bo jak to coś mi jeszcze raz znajdzie i łupnie, to chyba zginiemy, nie? Dobra, sprawdźmy najpierw to pomieszczenie, to laboratorium Caitlin. Włączę światło i gdzieś tu był komputer, tutaj chyba. Skany, Imogen Reed. Zmarła, nie zmarła. Narodowość ekwoamerykańska. Cokolwiek to jest za narodowość. Północnoangielska. Czekajcie, co ja tu mogę zrobić? Krajobrazy testowe. Napełniony powodą pojemnik stalowy, limiter sensoryczny. Odmowa transferu, plik zastrzeżony. Czy to jeszcze nie jest pora, żebym to zrobił? Chyba nie. No dobra, no to... Wersal. Może jednak stąd wyjdę. Sprawdźmy drugie pomieszczenie. Tak, to było tutaj. There should be a list of people. See if there's anyone who could know a security cipher. Ojejku. Dobra, mamy tutaj 3, 6, 8 osób. Dobra, Sara powiedziała, że pomoże nam z Arką. Mark popełni samobójstwo z powodu ciągłości życia, czyli jakby poszedł śladami za tą osobą, która sama się jako pierwsza zabiła. Storheimer jest wkurzony, zaostrzył środki bezpieczeństwa, projekt Arka zawieszony. Brandon ewakuowany z Delty, konstruktor, teraz pracuje dla Storheimera. Buzz, kolejne samobójstwo przez jebaną ciągłość. Storheimer znowu zamknął laboratorium i nie mogę się tam dostać. Negi, jesteśmy tak podobne do siebie. W innym życiu zostałybyśmy najlepszymi przyjaciółkami. Walczek Heather, pomogła mi zatrzymać wyciek sygnału falowego z hełmu. To powinno złagodzić kac po skanowaniu. Peter Starski. Starski jest jak zawsze w dobrym humorze. Czytała mnie? Nie, raczej nie. Alice, powiedziała, że pomoże skonstruować Arkę, ale nie zaniesie jej do Phi. Phi? Wyszli? Wyślę dane wszędzie. Nie wiem, czy to poleci, ale powysyłam te dane gdziekolwiek. No dobra, czyli ja jednak muszę powysyłać. Bezpieczeństwo? Chyba Starski się bezpieczeństwem zajmował. I'll just load him up and get the simulator going. No proszę, w końcu się udało. There we are. What are we doing exactly? We're gonna have a talk with Mr. Wan. Use the computer to activate the simulation. O, cholera jasna. Czyżbyśmy właśnie mieli wskrzesić Brandona, a raczej jego świadomość? Ciekawe. That wasn't so bad. Stromar really got me worked up, bastard. Where did everyone go? Don't be afraid. Chun? What happened? I can't see anything. There's nothing here. There's no need to worry. No, that's a lie. You're lying. Don't get upset, Mr. Wan. No. Well, why are you doing this to me? I trusted you, Chun. I trusted you! Did we just bring that guy to life? I mean, he's a perfect scan, meant for the Ark. He's the real deal. We turned him off. Took it all away again. I really thought that was gonna work. Maybe we can try again. That wasn't so bad. Stromar really got me worked up, bastard. What? What happened? Where did everyone go? Mr. Wan. Chun? What happened? I can't see anything. There's nothing here. Don't worry, Mr. Wan. It'll all get better. No, that's a lie. You're lying. Okay, calm down, Mr. Wan. No. Well, why are you doing this to me?
I trusted you, Chun. I trusted you! This setup won't work. We need something else. Dobra, muszę pewnie znaleźć jakieś krajobrazy, moduły. Tylko gdzie ja teraz znajdę? Tutaj chcę się zobaczyć jeszcze jakiś monitor. Okej. Okay. Simulation Assets. Co my tu mamy? To wygląda jak coś, co będę mógł tam włożyć. Dobra, sprawdźmy ten komputer jeszcze. Dziennik skanów. Dużo osób. Czekajcie. 2, 4, 6... 7 osób się zabiło. Popełniło samobójstwo. To jest mnóstwo osób. No dobra, rozpiska. Zaplanowane skany. No to chyba już nie jest takie ważne. Wgrajmy ten moduł teraz tutaj. Tutaj? Tak, tutaj, okej. Okay. Fajnie. Okej, to może weźmy mu plażę. That wasn't so bad. This room really got me worked up, bastard. What? How did I get here? Mr. Wan, I need your help. Dr. Chun, is that you? What happened? What is this place? Listen, I really need your help. I need the new security cipher. Dr. Chun? I hear your voice, but there's no one here. There's no one here! It's empty. It's too empty. There's something really wrong with this place. It's not real. This isn't real. I have to get out of here! Do we need to turn it off? Can we just keep him alive until we've got the cipher? The longer he's exposed to the computer model, the more he'll get hung up on it. So, what's wrong with letting him settle in a little? It would drive him insane. So let's keep the session short and the suffering to a minimum. Dobra, może jeszcze muszę jakiś moduł znaleźć. Dlatego troszkę się tu jeszcze rozejrzę po tym miejscu. Tak w ogóle, wiecie co, troszkę mi to przypomina jeden z odcinków seriali Black Mirror. Nie wiem, czy oglądaliście na Netflixie. Takie małe lokowanie produktu. W jednym z odcinków tego serialu chodziło o to, że osoby po śmierci mogą być zeskanowane jako właśnie sztuczna inteligencja i wgrane w miejsce, które się tam jakoś nazywało dziwnie, i oni wszyscy żyli w tym miejscu, ale mieli świadomość tego, że nie żyją. Tylko właśnie oni wiedzieli o tym, a Brandon tego nie wie i czuje się bardzo zagubiony i ja mu się nie dziwię. Wiecie co, nie wiem, czy muszę znaleźć ten moduł, czy może jeszcze raz spróbuję na przykład w schronisku narciarskim. No nic, spróbujmy sobie. So bad? This room really got me worked up, bastard. What? What is this? Where am I? Everything is okay, Mr. Wan. Just relax. Dr. Chun? What the hell is this place? I don't have time to explain. I need you to give me the new security cipher. Why are you doing this? Is this some trick? I'm not giving you anything. Please, we really need that cipher. No, you're lying. This is all a lie. Look at this place. It's a fucking joke. Get me out of here, Chun, or I'll punch your teeth in! I think we need to build the scene so it's more what he'd expect. As soon as he starts to doubt, we've lost him. You're right, we need to think this through. We need some more data. Czy co, ja może udam się do jego pokoju? Zatem cofnijmy się teraz do tych pokoi i poszukajmy więcej modułów. Ewentualnie do pokoju Katrin na przykład. I wish I knew Brandon better. What would make him talk? Here we go, Brandon Wan's room. I'll just override the lock for you. A no właśnie, przecież to było zamknięte. No proszę. If we get to know him, maybe we can make the simulation a little smoother. Dobra, zacznijmy sobie od tego. Brandon, you ready to go? Strohmeyer says it's time to move. I'm waiting for Stratsky and Alvaro to pack up their stuff. Head downstairs and I'll meet you there. Don't take too long. Don't worry, we're right behind you. Seems like they were getting ready to leave. Heard some lady telling Brandon to hurry up. You got that from the intercom? Must be a transmission buffer. Hang on. That's Alice Koster. Wouldn't have guessed they even knew of each other. Interesting.
Alice Koster, dobrze, więc może, być może muszę znaleźć jeszcze jej pokój tutaj. A tymczasem sprawdźmy sobie zdjęcia. To jest Wielki Kanion w Stanach Zjednoczonych. Tutaj jakiś zamek. Raczej nie w Stanach Zjednoczonych. Japońskie albo chińskie pagody, no i Wenecja. Tak, to jest na pewno Wenecja. Dobra, z tych zdjęć coś można wywnioskować. To są jeszcze zdjęcia. To jest chyba zdjęcie z rodzicami. Tutaj. No to mamy chyba romansik. Tak, właśnie. Kolejne maile, są ich 4. Akers wreszcie zgodził się ewakuować Deltę. Goya, Kraj i ja przenieśliśmy się dzisiaj do Tety. Akers mówi, że zostanie jeszcze trochę cholerny wariat. Kocham swoją pracę, ale to miejsce zaszło na psy, odkąd przestali przesyłać części z powierzchni. Swój skan do Arki zrobiłem razem z Alice, Stormheimer... Przerywacie mi. I can synthesize Alice's voice from the intercom and use it to impersonate her for the simulation. We can trick them into feeling safe enough to open up. Great. Definitely feeling good about this. Good job with the intercom. I didn't know you could data mine. What's it like? It's just something that I do now. So it comes naturally to you. That's really interesting. Yeah, I'll make sure to add it to my dating profile. Fajne są dialogi, takie troszkę smaczki humorystyczne w całym tym, w tej otoczce horroru i niepokoju. Dobra, wróćmy do maili. Swój skan do Arki zrobiłem razem z Alice. Stormhiram powiedział, że migrena mnie zabije, dupek. Na początku było dobrze, ale parę godzin później dopadł mi rozgrywający ból głowy. Jednak najbardziej dokucza mi ta cała Chun. Jest tak cholernie nieznośna, że przyprawia mi odreszcze. Dlatego może Brandon nie chciał z nią rozmawiać w symulacji. Stormheimer dostał szał i zawiesił wszystkie przyszłe skany do projektu Arki. Najwyraźniej Konrad uwierzył w teorię ciągłości i najzwyczajniej się usmażył w fotelu pilota tuż po skanie. Coś mi mówi, że dostaniemy nowe kody bezpieczeństwa. 15 stycznia. Właśnie usłyszałem, że zespół badawczy Komorebi udaje się do Delty, żeby zabrać Akersa. Siedział tam samotny od kilku miesięcy. Nie chcę myśleć, jak to przeżył. No właśnie nie przeżył, ponieważ jego robot przedostał się do Tety. Dobra, gdzie jest pokój Alice? Czy on tu jest w ogóle? To jest zamknięte. Zamknięte. To ciekawe, to chyba nie ma. Czekać, czy ja to mogę to wybić na przykład? Nie, nie mogę tego wybić. I compiled an Alice module that we can use. So she'll be with Brandon in the simulation. Sort of. I'll still need to do the talking, but it'll sound and look like Alice. Świetnie, to fantastyczny pomysł, Caitlin. Może wróćmy do plaży jednak. That wasn't so bad. Stromar really got me worked up, bastard. Wow, what the hell happened? Where are we? Welcome to the Ark. We made it? I didn't realize it would work this way. Just one thing? What do you mean? You know how Theta got a new security cipher? Yeah, the WoW lockout. I need that key. It's the only way to save the rest of the staff. Wait, this is crazy. You're not Alice. No. I'm Alice. No, you're lying. This is a trick. Mr. Wan, I need you to calm down. This is fucking cold using Alice like that. Get out of my face. Mr. Wan, it's really important. I need to know the cipher. I'm not giving you anything. Take me back to Theta now. I'm not having any more of your bullshit. How many times are we gonna have to do this? Come on, Simon, don't give up now. Co jeszcze, może jednak stronisko narciarskie? That wasn't so bad. Stromar really got me worked up, bastard. What happened to the room? Do you like it? Alice, where are we? This is the Ark. However, we have a problem. What? What's happening? Tell me the new security cipher. It's important. You're lying. You're not Alice. What did you do to her? What's going on here? Why are you doing this? Does anything carry over? I mean, could he remember this hell we're putting him through? The simulation never affects the scan pattern. Each time is a fresh start. It's a little comforting, I suppose. Musimy znaleźć jeszcze jeden moduł pewnie. Jakieś czwarte miejsce. Tylko do licha, gdzie ja je znajdę?
Jak ja jestem durny, przecież tu mamy jeszcze jakieś pomieszczenia, które możemy zaskanować. Może sprawdźmy sobie ten Wersal, chociaż nie, wiecie co? Czy ja to muszę... Tak, zobaczcie, podłączę tutaj ten przedmiot, ten chip, który wcześniej znalazłem. I to chyba będzie chodziło o to. No a jak? Tak jest. No dobra, sobie to wziąć. Może Wersal? Sprawdźmy Wersal. Kilku uszkodzony, naprawdę? O matko, to może kabina floatingowa? Też nie mogę tego zrobić. O! Pokój skanowania. Dobra, no w takim razie spróbujmy może sobie z tym pokojem skanowania. Chociaż nie jestem przekonany, szczerze mówiąc, do tego. Dobra, ostatnie podejście. Nie wiem, czy to zadziała, czy nie. That wasn't so bad. Stromeyer really got me worked up, bastard. Well, that's what you get for listening to his stories. I guess I had it coming. About Stromeyer. He said he needed a new cipher ASAP. What should I tell him? It's all right. I can talk to him. Wait, didn't Chung just tell you to take it easy? Don't worry, I'm not gonna tell anyone. I do feel hungover. Okay. It's 17:29 over 42, 12 over 407. Got it? Yeah, I got it. I'm sorry, Mr. Wong. Red. Goodbye. What do you mean? No, wait! That's enough. We got what we need. Is that what we are? Simulations? Yeah, but it shouldn't make any difference. You're still you. I'm not sure what to do with the data. You decide. Będę ich kasował, po prostu zamknę. Być może w przyszłości ktoś wczyta Brandona w inne miejsce, które będzie postrzegał jako prawdziwe życie. Nie wiem, nie mam serca, żeby go zabijać w ten sposób, a właściwie kasować go w ten sposób. Czy co? Teraz muszę wrócić chyba do Caitlin i odpalić coś tam, nie wiem. Nie mam pojęcia, nie pamiętam już. Simon, we got it. We can get to the Dunbat now. Get back here. Już, poczekaj. O, jest grzyb, patrzcie, fantastycznie. Cześć, kolego. Mogę cię popieścić? Nie ma to jak grzybnia w południe. What the hell are you doing? I know it looks bad, but it makes me feel a lot better. Helps me focus. That's the wow you're hooking up to. I need it, okay? I wouldn't have made it this far without it. Let's just keep going. To ciekawe, po raz pierwszy Caitlin zanegowała to, co robimy z tymi grzybami. Wcześniej tego nie robiła. Tylko pytanie, czy używanie tych grzybów jakoś wpłynie na Simona w przyszłości, jakby w progresie fabuły. Mam nadzieję, że nie. Dobra, co my tu mamy? Just warming up the Dunbat for us. It's been collecting dust for months, so it might need a minute. Okay, that's it. That's everything. Let's go ahead and... Huh. That's weird. Never mind. What do you need me to do? Head inside the dock. The Omnitool can open the door now. And get into the Dunbat. Then plug me in, and I'll take us into the Abyss. Sounds easy enough. Yeah, dość łatwo. Czy będzie łatwo? Już nieraz się przekonałem, że to nie jest takie proste, jak się wszystko wydaje. No ale Caitlin uważa inaczej, jak zwykle. Taka z niej koleżanka. Łazienka zamknięta cały czas? Szkoda. Wiecie co, nie wiem, czy ja wszystko odkryłem tutaj. Tam było cały czas inne pomieszczenie, gdzie był pokój Petera Starskiego i całej reszty. Mam nadzieję, że to było wszystko, co mogłem tutaj przejrzeć.
A tymczasem przyłożmy Omni klucz. I chodźmy dalej. Nie, chyba nie o to chodzi. Może później. Chociaż? No nie, coś tam muszę chyba włączyć. Nie, nie o to chodziło? O to chodziło. Świetnie, wow! Badala znalazł wtyczkę do kontaktu. Super. Co teraz? Mam wszystko przekręcić po kolei? Wszystkie systemy sprawne. Świetnie. Co, jednak się nie udało. Katrin? 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 Wiecie co, ja w tym momencie przerwę odcinek i sprawdzimy, co się stało tam w dole, w kolejnym. Tam w dole, ewentualnie tutaj w górze. Ponieważ nagle się ten szyb wentylacyjny otworzył. Ciekawe jest to, że w tym robocie była jakaś postać wgrana, w sensie jej świadomość, tudzież sztuczna inteligencja. Jak zwał, tak zwał. No nic, ja się z wami pożegnam w tym momencie. Dziękuję ślicznie za oglądanie i mówię do zobaczenia. Cześć!